jadę walczyć o swoje, bo zabierają emerytury, trzynastkę, czternastkę. Mieliśmy głodowy, te trochę nam podnieśli, a teraz powrotem zabierają. I na to nie pozwolimy. Muszą walczyć o swoje, nie? O konkrety po prostu. 115 osób w tych autokarach będzie jechało z miasta Łomży. I myślę, że to my będziemy kontrolować tę sytuację, będziemy zorganizowanym protestem. Natomiast co do indywidualnych osób, które wybierają się własnymi środkami transportu do Warszawy, to już nie mamy tego, jakby tutaj, nie jesteśmy patronatem tego, ale wszyscy wolni Polacy, że tak powiem, mają prawo manifestować swoje niezadowolenie z obecnego rządu i po to jedziemy, żeby wyrazić to niezadowolenie, żeby wesprzeć Prawo i Sprawiedliwość w działaniach dla ochrony swoich dwóch ministrów przede wszystkim, którzy są osadzeni w aresztach, ale też nad sytuacją, która ma miejsce w mediach publicznych, którzy mają zamiar zniszczyć media publiczne i tu będziemy ostro protestować właśnie w tych sprawach, które Prawo i Sprawiedliwość ma na swoich sztandarach i będziemy się domagać powrotu do wolnych mediów i do zwolnienia z aresztu naszych ministrów. Mieszkańcy miasta Łomży chcą razem z nami manifestować swoją przynależność do tradycji, do narodowych poglądów, do tych tradycyjnych poglądów, takich jaki naród polski przez wiele, wiele lat na swoich sztandarach nosił, czyli Bóg, honor i ojczyzna. Jedziemy dzisiaj do Warszawy z pełnym poparciem naszych bliskich, naszych przyjaciół i ludzi w zasadzie przygodnych, którzy, tak jak w ciągu ostatnich dni słysząc, że się wybieramy, to mówili, że z różnych przyczyn nie mogą się sami wybrać, ale będą z nami tam dzisiaj duchem. Stąd te hasło, które tutaj prezentujemy. Chciałam, żeby ono było również w języku angielskim, żeby wszystkie media mogły dowiedzieć się, o co tak naprawdę się staramy. Chcemy, żebyśmy mogli żyć w państwie prawa, żebyśmy mogli się czuć bezpiecznie, a nie żyć w państwie, którym tak naprawdę powoduje wolna wola człowieka, który jest u władzy. W związku z tym dla nas jest to bardzo ważne, i chcielibyśmy, żeby przyszłe pokolenia mogły żyć w wolnej Polsce, w bezpiecznej Polsce. Liczę na to, że Polacy, którym zależy na dobru ojczyzny naszego kraju, dzisiaj pojawią się na tej manifestacji, podkreślam, manifestacji pokojowej, bo my w sposób pokojowy chcemy zademonstrować swoją taką negatywną ocenę tego, co rządzący koalicja 13 grudnia wyczynia. Bo te pierwsze decyzje, które rząd podjął, ministrowie rządu Donalda Tuska, przeczą zasadom demokracji, są ewidentnym łamaniem demokracji i my tak naprawdę w obawie przed tym, co nas czeka w przyszłości, nas, Polskę mam na myśli, dzisiaj będziemy demonstrowali w Warszawie. Te wydarzenia z dnia wczorajszego, przedwczorajszego dodatkowo myślę, że zdeterminowały wiele osób do tego, żeby dzisiaj w Warszawie pojawić się, ale to nie jest rzecz w tym w ilości, rzecz w tym, żeby ten przekaz, który dzisiaj wypłynie z Warszawy, z ulicy miasta Warszawy, trafił do jak największej liczby Polaków, nie tylko tych, którzy głosowali za Prawem i Sprawiedliwością, ale do tych, którzy głosowali również na inne ugrupowania, że rządzący robią ogromny błąd. Na marsz, co tam miało być milion serc, wyjechało stąd skromne dwa autokary. Popatrzcie, tutaj stoi autokarów pięć. 13 grudnia skończyła się demokracja. Jest to data znamienna. 13 grudnia był stan wojenny, 13 grudnia powstała nowa władza. To w 1981 roku. To czuję, na Wybrzeżu było. Ale to były początki, to człowiek nie wiedział. Jeszcze ludzie nie byli tak strasznie przejęci tym, jak była, pod Rosją żeśmy byli, jak jest teraz. Jest strasznie, po prostu strasznie. Wszystko przewidziane, to było wszystko zaplanowane z tym Tuskiem, bo wiemy doskonale, że to jest Niemiec, to nie jest Polak. On nie broni ojczyzny, on nie broni Polski. I uważam, że on powinien spokojnie już tam odjechać i dać nam święty spokój. Powinien zostawić Polskę taką, jak ona jest, bo premier Morawiecki, prezes Kaczyński i prezydent, my przestrzegamy konstytucji, my w ogóle staramy się służyć Polakom, a nie ich demoralizować. To jest coś okropnego,
co oni wyrabiają, bo to jest piąty rozbiór Polski, psychologiczny. To Hitler wyłączył media, powyłączał wszystko, ale od 80 roku, no niestety, mieliśmy spokój dzięki naszemu kochanemu rządowi. Ubolewam nad nimi, bo nie zasłużyli na to. Oni dali wszystko dla ojczyzny, dla Polski, dla kraju. My Wąbrzyniacy, chcemy, żeby, nie chcemy, żeby nami rządzili pachołki Wehrmachtu.